się gaz do dechy, podejmij wyzwanie. Pełen przygód, drive mamy w planie. Słychać ryb silnika, szybka jazda cię czeka. Nie zatrzymuj się, bo do mety coraz bliżej jest. Możliwości ponad to zobaczysz, że pokochasz to. Zapnij lepiej pasy, pora na najlepsze trasy. Przygoda na każdym zakręcie. Zobacz, co cię czekasz tam będzie. Hot Wheels City, hey, 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 Hot Wheels City. Przygoda na każdym zakręcie, a gdy dotrzesz już do mega garażu, jedź. Hey, hey, Hot Wheels City, hey, 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 Hot Wheels City. Dodaj gazu, jedź szybko przez miasto, bo już goryl wszystko roznosi w pył. Chodu i do przodu, prędko na pomoc nam, wielkie smoki dzisiaj niestraszny nam. Słychać ryb silnika, szybka jazda cię czeka. Nie zatrzymuj się, bo do mety coraz bliżej jest. Możliwości ponad to zobaczysz, że pokochasz to. Zapnij lepiej pasy, pora na najlepsze trasy. Przygoda na każdym zakręcie. Zobacz, co cię czekasz tam będzie. Hej, hej, Hot Wheels City, hej, 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 Hot Wheels City. Przygoda na każdym zakręcie, a gdy dotrzesz już do mega garażu, jedź. Hej, hej, Hot Wheels City, hej, 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 Hot Wheels City. Tutaj czas nie zwalnia, wszystko dzieje się teraz. Oporami bardziej nie bój się, dobrze będzie. Możliwości ponad stać, przetestuj je, zobacz to. Ty prowadzisz, więc się spiesznie, jedź, jedź, jedź. Przygoda na każdym zakręcie, zobacz, co cię czekasz tam będzie. Hej, hej, Hot Wheels City, hej, 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 Hot Wheels City. Przygoda na każdym zakręcie, a gdy dotrzesz już do mega garażu, jedź. Hej, hej, Hot Wheels City, hej, 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 Hot Wheels City. Hej, Chase! Jak ty chcesz mnie pokonać w wyścigu? Nie umiesz mnie nawet wyprzedzić na prostej drodze do mega garażu. Technika Elliot! I szczypta ryzyka! Chase, tak nie wolno! Ha, ha. Hej, hej, pani, moi wierni widzowie i kierowcy! Tu Maria G! Na żywo z największego wyścigu Hot Wheels City! Ten niesamowity wyścig zajmie naszym kierowcom aż 3 dni, a trasa przez miasto jest obłędna. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, ryzykowny skok oraz aleja miejska, gdzie kierowcy i kierowczynie walczą o każdy metr. A jaką nagrodę przewidziano dla najszybszego rajdowca? Niech o tym opowie burmistrz Chen z Hot Wheels City. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję, Mario. Oprócz wielkiej chwały zwycięzca otrzyma też... jedyny w swoim rodzaju odjazdowy klucz, który zapewnia dostęp do całej mocy drzemiącej w Hot Wheels City. Słyszałeś to? Zdobędę ten odjazdowy klucz. Ty? Nie, ale obiecuję, że pozwolę ci go podtrzymać. Chase, ty chyba nie wiesz, o czym mówisz. Ten wyścig wygrają albo moje wtryskiwacze Nitro, albo ultra szybka jazda Sophie. Heja! Możecie pomarzyć, ten klucz jest mój. Mam już nawet nowiutki breloczek. Elliot, jak ty mnie dogonisz? Wstawiłeś tetrapłomień w miejsce silnika? Nie dałby rady z taką mocą. To nasz sygnał. Co za prężenie mózgów na linii startu! Oto największy wyścig Hot Wheels City. Za 3 dni dowiemy się, kto w tym roku jeździ najszybciej. Ale przez 3 długie dni wiele może się zdarzyć. Trzeba wrzucić ultrabieg!
poziomu turbo! Pewny kawał chleba niż niepewna sztuka ciasta. Stary, o czym ty do mnie mówisz? Nie wiem sam. Przez was robię się głodna. Zwycięstwa. Musimy go powstrzymać. Tak, bo zaraz nie będzie komu bić braw, kiedy wygram wyścig. Jeśli ten goryl nie przestanie, zaraz nie będzie żadnego wyścigu. Zaczynamy akcję. Z ostatniej chwili, kierowcy! Wyścig jako najważniejsze wydarzenie dnia? Nie! Dzisiejsza top wiadomość! Gigantyczny goryl atakuje Hot Wheels City! Patrzcie i uczcie się! Dzięki za klawą zapowiedź! Zanim tam dotrzesz, ja sprzątnę goryla! Nie moja droga! To ja go zawinę tym razem! Hej! Włochata małpo! Kończymy zabawę! Dziś technologia pokonuje prędkość! Kto nie lata, ten goryl! Mocne! Uwaga! Ups! Sorki! Najgroźniejszy goryl, z jakim walczyliśmy. O, kierowcy! Uwaga, uwaga! Burmistrz Chen powiedziała, że jeśli goryl będzie dalej szalał, to odwoła największy wyścig! Klawę. Kto wozi w aucie skórki od banana? To Potas, na bystry umysł. Dokąd tak pędzi? Prosto do mety! Nie, jeśli pozwolicie, że się troszkę wtrącę. Yeah!
Wielkie podziękowania za brawurowe uratowanie miasta. Że niby nie my? Po emocjonującym pierwszym dniu wyścigu brawa należą się tajemniczemu kierowcy w Cosmic Coupé. Ciekawe. Newart. Nawet imię ma fajne. A jutrzejszy etap rozpocznie się później z powodu naprawy torów. Brawo, Hot Wheels City! Zyskaliście czas i możecie poduczyć się jeździć. Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Ej, i dzięki za zajęcie się gorylem, nim tu dotarłem. Ha, jasna sprawa. Powodzenia jutro. Powodzenia? Ukradł nam wyścig. W zasadzie to nie ukradł. Spóźnił się na start, powalił goryla na ziemię i wygrał, kiedy ja się rozkojarzyłam. I ma odjazdowe auto. No nie wiem. Pojawił się tak nagle. Ostatni w mega garażu jest starym migaczem. Siemka, Elliot. Zgadnij, co robię. Czyszczę sobie lusterko wsteczne, żeby wyraźnie cię widzieć, kiedy będę wygrywać najważniejszy wyścig o klucz do naszego miasta. No to zgadnij, co ja właśnie robię. Też sobie czyszczę lusterko, ponieważ jest brudne. Sofia Speed, najszybsza w Hot Wheels City. Ile jeszcze razy będziemy to przerabiać? Ja jestem najszybszy. Ale ona zawsze wygrywa. To nie oznacza, że jest najszybsza. No właśnie, że tak. Nic nie przebije mojego slajmu paliwo do ładowania. Klucz do Hot Wheels City będzie tylko mój. I wtedy wszyscy będą drżeć przed Dravenem. Uwaga! Odpalić silniki! Czy tam jest Draven? I czemu te felgi tak świecą? Nie przejmuj się, to najwolniejszy kierowca w całym mieście. Wow, nie jest taki wolny! Coś jest w tych felgach. Dziś na trybunach czekają moi najwierniejsi fani! Uwaga! Ten wyścig może być bardzo ostry i jadowity. Taki mały pokaz wielkiego zła. Wow! Epicki wyskok! Nazywasz ten trik, Elliot? Awaria kokpitu. Jeśli chcecie mnie dogonić, to przestańcie się wygłupiać. O, świetnie. I jeszcze wielka jaszczurka. To dinozaur. Z ostatniej chwili. Wielki wyścig właśnie zamienił się w starcie z gigantycznymi potworami. Slime to klucz do zdobycia klucza do Hot Wheels City! Oraz zdaje się, że Draven chce użyć slime'u, żeby wygrać. Ja powiedziałem to głośno? Ale nieważne, nic mnie nie powstrzyma! Dobrze, może tylko mała dziewczynka. Ale poza tym jestem praktycznie nie do zatrzymania! To się chyba nie uda! Czas na odpalenie operacji Rajdowa Burgerownia. Ej! Ej! Jak się wydostać z tego wielkiego czegoś? Burgerownia ma dziś w promocji nowy sos. Slajmowy geniusz zła. Wygrywa Sofia Speed!
To nie znaczy, że jest najszybsza. Właśnie pokonała wszystkich w najważniejszym wyścigu roku, więc... Elliot, będziesz wierzył swoim oczom czy temu, co mówię? Moje gratulacje! Wygrałaś klucz do naszego miasta! I komu teraz pogratulujecie? Pa, pa! Nie powinniśmy go ścigać? Całe miasto stoi przed nim otworem. Przewidzieliśmy, że Draven tak się zachowa. Tamten klucz do niczego mu się nie przyda. Oto prawdziwa nagroda. Ten głupi złom nie pasuje do żadnych drzwi. A ja chciałem tylko darmowe lody. Dawaj mi to, mała. Nic mi dziś nie wychodzi! Znów porażka! A chciałem tylko zjeść loda! To nie mój dzień! No dobra, panowie, zapraszam was na lody! Kto pierwszy do lodziarni, ten lepszy! Ja będę pierwszy, bo jestem najszybszy! Nie według rankingów! Już! O nie! O nie! Trzymaj się, Sofia! Twoja ekipa już jedzie! Chwila! Jedno z nas powinno pojechać do zakręconej megamyjni i uruchomić minikamery, zanim Newart je zauważy! Działam! Elliot, druga Queen i Sofia, dorwijmy Skorpiona! Teraz cię mam, Elliot. Ta rampa kończy się ślepą uliczką. Dzięki za ostrzeżenie, Elliot. Ach, nie fair! Pomyślałem, co Chase zrobiłby w wyścigu ze mną. Warto mieć dobrych przyjaciół, Elliot. Twin Mill, mobilny pogromca szkodników, już w drodze, druga Sofia. No weź ty, przerośnięty gekonie. Muszę pomóc przyjaciołom załatwić pajęczaka. Jaki wrażliwy! Fast Fish już pędzi. Powinienem teraz pomagać reszcie pokonać Skorpiona i ocalić Sofię. Ktoś musi włączyć mini kamery i odkryć, gdzie Newart ukrył tetrapłomień. A bądźmy szczerzy, jesteśmy technogeniuszami. Zatem, geniuszko, do dzieła, zgubmy tę rybę. Jak? Na ryzykownym skoku. Wiesz, że ten rekin całkiem nieźle skacze? Ale to w lądowaniu tkwi haczyk. Utknął. Ale jak? To budynek zakładu energetycznego. Jest jak wielki elektromagnes. Nie przeniknie przez niego. No i to było genialne. Wracajmy do zakręconej megamyjni. Mówiłem, żeby nie lekceważyć tych wścibskich wyścigowców. Gdy pracowaliśmy razem, mogłem całkiem nieźle poznać ich zdolności i spryt. I możesz mi pomóc? Oczywiście. Czego ci trzeba? Jeśli jeden tetrapłomień ma ogromną siłę, pomyśl, jak wielka byłaby moc wszystkich tetrapłomieni z każdego Hot Wheels City. Będę niepokonany! Hej, Newart! Co? Czy ty zainstalowałeś mnóstwo minikamer w całym garażu?
Co? Nie. A co? Bo jest pełno minikamer w całym garażu. Co? Szybko! Uruchamiam już. Dobra, przeszukaj teren. Musimy znaleźć tetrapłomień. A, czyli taki właśnie był ten ich plan. Minikamery. Brać ich. Wow, ten mega garaż ma własny warsztat. Odjazd. Queen, skup się. O nie, patrz, znaleźli jedną z kamer. Tylko się nie śmiejcie. Tylko na tyle. Cię stać? Wybacz, że spytałam. Trzymaj się, Sofia. Jedziemy z pomocą. Kolejna wyłączona. Chwila. A to co? Przybliż. Chyba widziałam płomień. Za jasno. Sprawdź w podczerwieni. Tetrapłomień! Mamy go! Super, znajdźmy resztę. Elliot, jesteś najbliżej! Zabierz ją stąd! My zajmiemy czymś Skorpiona. Szykuj się, by wskoczyć! Okej! No, to biegnę! O nie! Wie. Ekipo! Aha! Jazda! Nie warto zadzierać z Sofią, którąkolwiek. Jak wiele ukąszeń może znieść Skorpion? Sofia, nic ci nie jest? Nie wierzę, że ominęła nas cała frajda ze Skorpionem. Ci śmiałkowie wszystkim się zajęli. Tak już mamy. Tak, druga Hugh? Tak, niezły Eliocie. Jak sytuacja z kamerami? Wszystkie znaleźli i wyłączyli. Ale nim to zrobili... Dowiedzieliśmy się, gdzie jest tetrapłomień. A niech was! Prawie mnie nabraliście. Odjazd! Tylko, że niestety wciąż musimy wymyślić, jak się tam dostać. Myślisz o tym samym, co ja? Wślizgniemy się? Wykorzystując własnego potwora? Na tyle dużego, by nas pomieścił. Potwór trojański? Wasza dwójka to prawdziwi geniusze. Potraficie go stworzyć? Nie siedząc tutaj. I nie bez waszej pomocy. No to gazu! Ale na pewno umiecie go zbudować? Patrz i podziwiaj! Hej, Elliot! Zauważyłeś dziś coś dziwnego? Że każdy mój palec jest innej długości? Nie, samochody! Kolory poznikały!
co tu się dzieje? To tylko mój najnowszy, niecny wynalazek. Laser dekoloryzator, który odbarwi wszystkie samochody w Hot Wheels City i zmieni je w czarno-białe gruchoty. Skończą się wyścigi, skończy się kaskaderka, ale lśniące auta będą już... nie tak lśniące. Co mówisz, toksyczny przyjacielu? Dekoloryzator to jest taka robocza nazwa. Przecież mamy do wyboru całe mnóstwo złowieszczych nazw. Musimy uciec przed tym laserem. Rozumie się. Nazwijmy go ścigający laser. Albo strzelający promień. Czemu przestaliśmy się ścigać? Forward Force bez swojego fioletowego koloru i złotych błyszczących zderzaków jest jakiś inny. Jakby nie miał siły jechać przed siebie. Wiem, o czym mówisz, bo Night Shifter bez kruczoczarnej karoserii i ognistego wykończenia nie przypomina wcale wyścigowego auta. Ej, chłopaki, jak się jeździ w zwolnionym tempie? Nudno. To chyba pościgam się sama ze sobą, bo tylko ja samą siebie pokonam. Super. Jak chcesz. O! Twin Mill! Przecież miałaś się ścigać. Bez wystrzałowej czerwieni i tytanowych felg, mój Twin Mill jest tylko resorakiem. Draven, to on odbarwia nasze auta. Chce zostać najszybszym i najfajniejszym kierowcą. O tak! Słyszysz? To jest mój niecny plan. Mówiłem ci, że mam plan. A? Kto się śmieje ostatni? Czy ktoś widział Dravena? A może chociaż gigantyczny laser? Czyli tak się kończy kariera słynnego rajdowca. Żółwim tempem. Ach, pokochaj pierwszy bieg. Dziewczynko, nie śpiesz się. Przecież mamy czas. Nie jest dobrze. Nie ma śladu Dravena. Chyba utknęliśmy w tym zwolnionym tempie. A co ona pokazuje? Myjnia samochodowa? Tak jest! Przecież w myjni samochody odzyskują swój pierwotny wygląd. Kolory będą jak nowe. Czyli, że wypucowanie pozwoli nam odzyskać kolor? Nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Jedźmy! Szkoda każdej sekundy! Nie tak szybko! To znaczy, wolno! To ja jestem najszybszym kierowcą w Hot Wheels City! Zaraz wyminę tego węża. Pomalutku. Czy nie moglibyśmy zrobić czegoś szalonego i odjazdowego, tak jak kiedyś? Czy dawno, dawno temu nie lubiliśmy się ścigać? Palimy gumę! Daj to przyspieszenie! Zadechy! Za niskie obroty! Tylko jedno nas uratuje! To Drift Hot Wheels City! Stary! To jest totalny odjazd! Ale niebezpieczny. Jeden nieostrożny ruch i nie wyjdziesz z poślizgu! No to będziemy bardzo ostrożni! Teraz tryb wirowania! Oficjalna nazwa... Wężowirówka! Nieźle, Elliot! Szkoda, Draven! Wychodzi na to, że wciąż jesteś najwolniejszym i najnudniejszym kierowcą w Hot Wheels City. No, a sytuacja w naszym mieście wraca do normy. Prawie do normy. On nie jest normalny. Ani trochę. Szybko, musimy uratować nasz mega garaż. Nie musisz dwa razy powtarzać. Hej, hej, kierowcy, tu wasz
wasza Maria G i ostatnie newsy. Jeśli nie pamiętacie, Nevard, tajemniczy zwycięzca największego wyścigu, okazał się być ultratajnym, ultraklonem arcyzłego Dravena i odleciał do mega garażu na prawdziwym smoku. No wiecie, na smoku. Co za gość? Totalny łobuz. Ale pytania wciąż pozostają. Dlaczego Draven przysłał swojego klona? Co szykuje nam tym razem? I czemu poleciał do mega garażu? Zostańcie z nami, kierowcy! Do zobaczenia! To teraz dla skrobety i do garażu! Mam tylko nadzieję, że garaż jeszcze stoi. Kto wie, co zdążył tam zrobić Nevard, odkąd... Skorpion! Nie wygraliśmy największego wyścigu, ale z tym czymś sobie świetnie poradzimy. Zawsze i wszędzie. Okrążamy! Tak jest, serio. Już lepo stoi. Jedziesz, Sofia. Panuj. Ten potwór będzie mieć potworny ból głowy, gdy się obudzi. Tak, ale nie musimy tego oglądać. Hej, nasz mega garaż jest nietknięty. Tak, ale niestety potwory też. Zdziwieni? Chyba nie sądziliście, że da się je pokonać, co? Podobają się wam moje zmiany? Nie bardzo. Czemu się tak świeci? Czy ty grzebałeś w moim systemie bezpieczeństwa? Powiedzmy, że go usprawniłem. Ty nigdy nie rozumiałaś potęgi tetrapłomienia. Nie, to ty niczego nie rozumiesz. Ej, oddawaj klucz, jak porządny klon zła. To chyba znaczy nie. Nevard, to jeszcze nie koniec. Owszem jest. Nie, nie jest. Ależ jest. Nie, nie. Właśnie, że jest! Wcale nie! Jedźmy gdzieś, gdzie omówimy nasz dalszy plan. Wciąż nie rozumiem, jak on się dostał do naszego systemu. Ustawiłam tam bardzo silne hasło. Nawet mi nie mów. Było tak trudne, że musiałem je zapisać na karteczce. Cóż, nie mam więcej pytań. Dokąd teraz jedziemy? Hej, znam jedno miejsce. Jedźcie za mną. Myjnia z tysiącami litrów wody to najlepsze miejsce dla wrażliwego sprzętu elektronicznego, ale damy sobie radę. Mów tylko, co mam robić, Queen. Dzięki, Elliot. Chwytaj mop. To jest stacja farbowania aut? Myjnia zmieniająca kolory. Ujawnia ten drugi kolor ukryty w strukturze molekularnej farby. Struktury, molekuły, bla, bla. Ale to jest super! Nie mogłam się powstrzymać. Już wiem, co chcę na urodziny! Najpierw musimy się dowiedzieć, jak Nevard zasila tetra płomień i jak ominął mój system. Wygląda na to, że najpierw musimy się zająć czymś innym. A ostatnim, totalnie dziwacznym zdarzeniem w Hot Wheels City jest nagłe pojawienie się tego gigantycznego loda rożka na samym środku głównego skrzyżowania w naszym mieście. Czekolada. Wielki rożek? Lepiej tam pojedźmy. Gaz do dechy! Uwaga tam z tyłu! I boczkiem! Furgonetka z lodami!
zniknął! Musimy zjechać z tej ulicy! Przerywka ustawiła tu barykadę! Przed nami też! Uwaga, objazd! Tędy! Cofnij się! Okej, kto wyznaczył objazdy? Obawiam się, że to ja. Raven? Tak. Zwabiłeś nas tutaj. Bo to był jedyny sposób, żebyście zechcieli mnie wysłuchać. Dlaczego mamy cię słuchać? Wszystko przez ciebie. To jest twoja wina. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja tylko wróciłem do Hot Wheels City. To wszystko robi mój klon. A kto ciebie sklonował? Właśnie nie wiem. Dlatego muszę z wami porozmawiać. Ale nie używasz klona, by odwrócić uwagę i nie realizujesz żadnego straszliwego planu. Marzę o tym, ale nie. Jest tylko jedno miejsce, w którym wszyscy możemy się zastanowić, co powinniśmy zrobić. Wszyscy? Chcesz powiedzieć, że mamy rozmawiać z Dravenem? To nikczemnik! Elliot, ale wróg twojego wroga nie jest twoim wrogiem. Ale tylko przez chwilę. Zgadzam się. Jeśli wjedziemy od strony południowej, może uda nam się przejechać niepostrzeżeni. To jest element zaskoczenia! Podoba mi się! Chase, zdradzasz mu nasze kolejne kroki. Opracujemy sobie nowe. Jedziemy! Zniszczyć wszystko! Kastacy! Nasz plan się powiódł. Teraz trzeba tylko... Uważać! Będą nam potrzebne większe wozy. I jakaś duża łódź. Praca może być fajna. Wskoczymy na rampy? Nie ma czasu. Musimy zebrać części do potwora trojańskiego Queen, w którym wjedziemy do mega garażu. Najpierw trzeba znaleźć te podnośniki hydrauliczne, o które geniusze prosili. O, w remizie straży pożarnej zawsze mają zapasowy sprzęt. No i to mi się podoba. Dobra myśl. A, najszybciej dostaniemy się tam... Rampami. No to gazu. Ha, jakie szaleństwo! O! I... Kocham to! Wiedziałam, że ci się spodoba! O, tak! Groźba zgniecenia przez gigantycznego skorpiona coś we mnie obudziła. Miło, że Queen pożyczyła mi Tulidana. Zrobiła to z radością! Odjazd! No a jak się hamuje? Dlaczego chcesz hamować? A... Bo przede mną pętlę? A, wcale nie chcesz hamować, chcesz przyspieszyć. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy Sofie Speed. O, tak, to fakt. Oh, yeah. Jazda! Wow, uwaga! Jak teraz zdobędziemy te podnośniki? Hej, Sofie! Przyda nam się pomoc przy remizie. A, trzeba wrzucić podwójny ultrabieg? Tak. I przytrzymać smoka, żebyśmy mogli zgarnąć kilka części. Już jedziemy! Okej, duży, zielony, straszny. Wychodź, wychodź, gdziekolwiek jesteś! Hej! Sama widzisz! Masz to we krwi! Dzięki!
jazdy była super zabawą. Też chciałbym przeżyć to jeszcze raz. Ha, fakt, powtórka ci się przyda. Jaka jest kolejna część na liście od Queen? To zawory turbo. Pamiętam mój pierwszy rowerek. Tak na nim pędziłam, że poprzewracałam wszystkie inne dzieci na podwórku. Chyba mamy kolejną Sofię. Czyli to już trzecia? Tutaj, na stacji benzynowej znajdziemy zabory. Strumienice z głowy. Teraz przyda się... Klucz nasadowy 14 mm? Dzięki. Podałbyś mi... dzięki. Przednia turbina. Tylna turbina. Pięknie. Teraz pozostaje tylko czekać na resztę części. Dobra, parogeniuszy, oto wasze części. Wow, szybko poszło. Czekaj, nie tak szybko. Spójrz! Nevard wysłał za nami wszystkie swoje potwory. Nie możemy doprowadzić ich do naszej bazy. O, tunele! Sofia! Pora wrzucić ultrabieg! I teraz mówisz po mojemu! Wow. Wow. Tam. Do licha. A, nazwaliśmy go... Ostateczny T-Rex Transporter. Prawdziwa definicja odjazdowości. To tylko tryb transportowy. Czekajcie, aż zobaczycie Dino tryb. Nevard i Draven wysłali za nami swoje potwory. I to wszystkie. Jest niedobrze. Bardzo niedobrze. Więc załadujmy tę dziecinę i wkradnijmy się do tego mega garażu. Wozy sterujące zamocowane. I zsynchronizowane. Jedziemy. Nasz dinoś wymiata, ale nie jest powiedziane, że zdoła oszukać resztę stada. Kolejny T-Rex? Nevard znowu zaczyna! O nie! Moje auto! Ratunku! Ludzi zdołał oszukać. Laserowa brama przed nami. Teraz się okaże, czy się uda. A ekipo? Potwory mogą w każdej chwili wrócić, a laserowe ogrodzenie się nie wyłącza. Wyłączy się, gdy my włączymy Dino tryb. Dopiero teraz przekonacie się, co nasz transporter naprawdę potrafi. Trzymajcie się wszyscy! Najfajniejszy transporter ever. Jesteście dwójką mega geniuszy. Tak. Wiemy. No, to do środka.
po całym dniu wyścigów marzę tylko o zaparkowaniu w mega garażu. A ty, Elliot? Mam tak samo. To jak wyjazd na wakacje z najlepszym przyjacielem, który jest twoim samochodem. Stary, zacznij pisać wiersze. Tego parkingowego gdzieś już chyba widziałem. No, bo to jest przecież Draven. Wcale nie. Jestem Graven. Zmieniłeś tylko jedną literę. Chase, odpuść Gravenowi. Człowiek ciężko pracuje. Jesteśmy z tobą, Graven. A można prosić bilet? Nie potrzebujecie go, bo się stąd nie wydostaniecie. Coś ty powiedział o niewydostawaniu się? O, nic takiego. To był taki żart. Niezły ten garaż. No, jak dyskoteka dla aut. Zaparkuj i obczaj te bryki. A to co? Sofia Speed, najszybsza osoba w Hot Wheels City. Zaraz po mnie. Panowie, proponuję ustalić coś raz na zawsze. Ścigajmy się, by zobaczyć, kto z nas jeździ najszybciej. Lepiej wrzuć jakiś super ekstra bieg w tym swoim zabawkowym autku, bo mój silnik ma jakieś 2 miliardy koni. A mój silnik ma... 3 miliardy. Stary, przestań mnie papugować. Za sekundę na dole. Ej, myślałem, że jedziemy na dół. No tak, przecież tutaj już byliśmy. Tam są te auta, które oglądaliśmy wcześniej. Cześć, coś mi się tu nie podoba. No dalej, Sofia już czeka. Co? Teraz jesteśmy na dachu? Jestem pewien, że tym razem zjeżdżaliśmy na dół. Co tu się dzieje? Wita was, Draven! Graven i jego Fata Morgana. Bawcie się dobrze, ponieważ to właśnie tutaj spędzicie całą wieczność, wy dwaj durnie! Co ma znaczyć ten fragment o durniach? Powiedziałem durnie? A chciałem półgłówki. Robi się dziwacznie. Rozdzielmy się. Jedź na górę, a ja na dół. Nie masz wrażenia, że tylko kręcimy się w kółko? Nie masz wrażenia, że tylko kręcimy się w kółko? Powiedz to jeszcze raz. Powiedziałem. Jak się wydostaniemy z tego garażu widmo? Spokojnie. Zrobimy to, co zawsze robimy w sytuacjach pozornie beznadziejnych, a wymagających dobrego planu oraz subtelnych działań. Gaz do dechy i dajemy w długą? Wyjąłeś mi to prosto z ust. No i... nie zadziałało. Może wróćmy do momentu przed wjazdem do garażu. To jest to! Jest sposób, żeby wrócić tam, skąd się przyjechało. Niby jaki? Pojechać na wsteczny. I... udało się! Całkiem nieźle, Graven, ale nie znamy takie garażowe numery. Właśnie! Słyszałeś, Graven? Przekaż Dravenowi, że nie znamy takie garażowe numery. Sofia, wybacz, że tak długo nam to zajęło. Utknęliśmy w garażu Fata Morganie. O czym ty w ogóle mówisz? Minęła dopiero minuta. No, tak, jasne, zaczynamy wyścig, więc lepiej odpalmy silniki. A ty lepiej pojedź naprawdę szybko. Jesteś najgorszym geniuszem zła, jakiego znam. Ty jesteś! Nie, ja jestem tylko parkingowym. Nie, jesteś mną, tylko nosisz inne imię. Wiecie może, gdzie zaparkowałem? Długo tak nie pojeździmy. Chyba, że masz dostęp do trójwymiarowego Nexusa. Albo do Gina.
Chcecie poznać moje pierwsze życzenie? Jeszcze więcej pętli! Co by na dokończenie rozważań na stałym lądzie? A to nie jest stały ląd? Biegcie za mną! A to się w ogóle da przed tobą? Smok? Nie wychodź z domu! Wielki rekin? Nie, moja droga. Zero wychodzenia, koniec z vlogiem i nagrywaniem. Żadnych rekinów. Ale ja się nie poddaję, bo chcę wam pokazać tę akcję z wielkim rekinem. Rekin już w natarciu! Mój wóz nazywa się Fast Fish, ale nie chcę nim karmić żadnego rekina. Nie widzę go. Czy ktoś oprócz mnie się boi? Tak! No, a myślałem, że to tylko ja. Czas na zastrzyknik gromocy! I w górę! I... Wrzuć! Dzięki za pomoc, Draven! Hurra! I dałem! Świetnie! I gdzie on teraz jest? No, i jak on to robi? Mam pewien pomysł. Ale muszę pojechać do mega garażu. Okej, okay. My się zajmiemy rekinem, a wy z Dravenem obmyślajcie ten genialny plan. Robi się! Tylko szybko! Nasze auta nie są rekinoodporne. Zajmijmy czymś te zwierzaki. Ja biorę smoka, ty weźmiesz goryla. I spotykamy się przy najwyższej skoczni. Zrozumiałam. Ej, tłumyczku! Uparzyłeś się? Ktoś tutaj ma za krótkie łapy. Draven, niebieski przystojniak i ja zbliżamy się. Jeszcze mały slalom i zaraz tam będę. Brawo, ty! Dobra robota. Wzajemnie. Te dźwięki wydaje nasz tetra-wzmacniacz? To dlatego cały budynek się świeci! Używa tetra-płomienia, żeby wyssać energię z całego miasta! Dokąd mamy go zabrać? Na połów dzikich jeziotów! Suchary na dużej prędkości? Chcę więcej! Niech Queen się pośpieszy, bo za jakiś czas skończy nam się paliwo! Tak jak całemu miastu! Patrz! Dosłownie wysysa całą moc naszego Hot Wheels City. Do czego potrzebuje aż tyle energii? Nie mam pojęcia. Jest tak gorąco, że zaraz roztopi mi przewody. Musi używać pola kriogenicznego, żeby wyregulować temperaturę. Tak, ale komputery nie są przystosowane do ekstremalnych temperatur. Rekiny też nie. No, geniusz. Dziękuję. Z twoich ust to największy komplement. I wzajemnie. Ale po tym wszystkim znów będziemy wrogami. Arcywrogami. Może pomóżmy reszcie. Hej! Jak to się stało? Przecież jestem najszybszym kierowcą w Hot Wheels City. Drugim najszybszym. Posprzeczamy się potem. Gdy rekin zbliży się do kogoś, niech reszta go taranuje. Nos to jego pięta achillesowa. W takich chwilach cieszę się, że oglądasz programy przyrodnicze. Niestety długo nie damy mu rady! Tak! Jestem głodny! Tak bardzo, że zdaje mi się, że słyszę furgonetkę z lodami! Bo słyszysz! Zobacz! A to co za grat? Nasza super chłodząco mrożąca furgonetka. Pewnie nie ma w niej wcale żadnych lodów. Queen dobrze mnie zna. Macie plan?
Musimy go zwabić na samą górę i tam go zamrozić. Ja się tym zajmę. Naprzód, ekipo! Czyli co nam dokładnie da to całe schłodzenie rekina? Czy chodzi o to, że rekiny są ektotermiczne? Ektotermiczne, to znaczy, że temperatura ich ciała zależy od temperatury wokół nich. Jeżeli uda nam się go schłodzić, nie będzie w stanie teleportować się pod ziemię. Kierunek to podniebny przejazd! Niezłe! Jest tak wysoko, że rekin będzie musiał podskoczyć, żeby nas dosięgnąć. Pokaż, co potrafisz, rekinku! Bierz go, Queen, szybko! Możecie dawać mi zakazy, ale mnie nie powstrzymacie. Wasza Maria wraca do akcji. Co by na to, żeby nas tu nie było, kiedy zacznie się rozmrażać? Ktoś może ma ochotę na sushi? Może później. Mamy rekina, ale prawdziwa gruba ryba jest na wolności. Jeszcze. Nevard, idziemy po ciebie.